Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Krótka dogrywka do tych audycji, które zniknęły. Ja je tutaj wrzucam za tą moją wypowiedzią. To możecie sobie je ponownie obejrzeć. Kim dzisiaj okazał się Platon. A tych, których to no dziwi, że może taki filozof, człowiek no zupełnie innego kalibru nagle jest w popkulturze, aktor popularny. Ale my sobie różne role wybieramy. To z punktu widzenia duchowego naprawdę nie ma znaczenia, czy jesteśmy intelektualistą, filozofem, czy murarzem, aktorem, politykiem, lekarzem, taksówkarzem, to nie ma znaczenia. Po prostu jakie doświadczenia musi zebrać nasz duch, to jest istotne. My tu przychodzimy, by zbierać doświadczenia, obrywać za to, cośmy uczynili innym, a jednocześnie brać sobie oczywiście nagrody za to, co uczyniliśmy innym dobrego, pozytywnego. Tu pani, która wygrała książkę i pierwsza trafiła, że to Johnny Depp jest Platonem w poprzednim życiu. Nasze życia to takie wielokrotnie też sinusoidy. Raz jest lepiej, raz gorzej. Spadamy kilka schodków, znowu się podnosimy, trochę spadamy, ale generalnie na przestrzeni kilkunastu, kilkudziesięciu żyć wspinamy się do góry. I to jest ten pozytywny przekaz. Żeby nie przedłużać, bo zaraz tutaj dołożę te dwie audycje. Pani mi napisała, pani Krystyna. Serdecznie dziękuję za przesłanią książkę. Wracając z pracy do domu, wręcz unosiłam się w powietrzu, pokonując kolejne schody, by dotrzeć do mieszkania, by z radością i wielką ciekawością zabrać się za lekturę. Ale do rzeczy. Zagadka była mega trudna z logicznego punktu widzenia. To niemalże jak trafić w totolotka. Praktycznie nie podał pan żadnych szczegółów pierwszy dzień. Ale nie traciłam nadziei, dla mnie to też była super zabawa. Na pierwszy ogień wyszukałam wszystkie wiadomości o Platonie, szczególnie zdjęcia. Chciałam go poznać i wejść w jego klimat. Następnym krokiem było wyszukanie zdjęć aktorów z lat 80. i rzeczywiście wśród nich był Johnny Depp. I on mi od razu pasował z urody, oczu i włosów. Gdy sięgnęłam po filmy z ostatniej aferki Johnny Deppa i usłyszałam jego mocny, silny głos, to właśnie miałam wrażenie, że słyszę Platona. Później otworzyłam zdjęcia aktorów polskich i angielskich, ale nikt nie zrobił na mnie takiego wrażenia jak Depp, jako człowiek dojrzały. On pod względem urody z każdym rokiem będzie bardziej podobny do Platona. A to ciekawe, trzeba będzie obserwować. Już teraz ma podobny rozstaw oczu. W drugim dniu konkursu to już poszło gładko, gdy dostaliśmy od pana podpowiedź, że jest to aktor amerykański. I już wtedy nie miałem wątpliwości, jeden element był na potwierdzenie na plus. Przed napisaniem komentarza jeszcze sprawdziłam wahadełkiem, czy kolejnym wcieleniem Platona jest Johnny Depp. I sprawa była rozwiązana. Dziękuję za ten miły komentarz. Życzę dobrej lektury i wszystkich przekonuję, kto chce polerować to swoje wewnętrzne zwierciadło wiary, kto chce czuć się cząstką Boga i mieć tą boską moc, tą moc samostanowienia i robienia tutaj na tej planecie, czego tylko dusza zapragnie, jak to się mówi. To polecam czytanie dyktowań.
to jest wiara poza religiami, poza kościołami i poza władzą. Polecam, bo nie warto być ateistą, odrzucać. Wiara się naprawdę przydaje w życiu. Wiara czyni cuda. A teraz już zapraszam na te dwie audycje. Kto nie widział, może sobie obejrzeć, a kto widział, może sobie poklikać i przypomnieć. Dziękuję i do usłyszenia już wkrótce w kolejnej audycji. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, a teraz jeszcze druga część zagadki, bo przeczytam, kim ten słynny aktor był kiedyś w przeszłości. Jeżeli nie udało wam się odgadnąć, to może uda wam się teraz odgadnąć. To z nowego tomu chciałbym wam przeczytać o Platonie. Okazuje się, że on żyje ponownie. I tutaj, kiedy ja chciałem wywołać Platona, to zgłosił się duch świętej Walerii Sikorzyny i udzielał informacji Nel Halinie Noel o Platonie za pomocą właśnie pendiul, wahadełka. Czy Platon mógłby nam podyktować? Nie. Wahadełko stało, prawda? Jeżeli się kręciło, to znaczy tak. Jeżeli stało, to nie. Tak sobie to ustaliła pani Halinka, ale każdy z was, kto używa wahadła, wie, że można sobie ustalić inaczej, prawda? Tak w prawą stronę, nie w lewą stronę. To jest, zależy, jak my to ustalimy z sobą samym, ze swoim jestestwem. Czy dlatego, że żyje ponownie? Tak. Czy żyje jako mężczyzna? Tak. W Europie? Nie. W Północnej Ameryce? Tak. W Kanadzie? Nie. W USA? Tak. Czy jest naukowcem? Nie. Czy jest aktorem? Tak. Początkującym? Tak. Czy ma szansę zostać sławnym aktorem? Pyta pan Robert. Tak, jak najbardziej. I to jest Platon. Przypomnę wam Platona. Urodził się około 424 roku przed naszą erą w starożytnej Grecji, a zmarł około 347 przed naszą erą. Żył około 77 lat. Ateńczyk. Twórca tradycyjnej, intelektualnej, znanej jako platonizm, tradycji, sformułował podstawy idealizmu i racjonalizmu. Platon założył w Atenach Akademię, pierwszą szkołę filozoficzną w historii Europy. Uznawany za fundatora zachodniej myśli politycznej i filozoficznej. I tu jest ciekawa informacja. Platon w dialogu Timaios, w książce Timaios i Krytias, w tłumaczeniu Wacława Witwickiego, pisał nie tylko o Atlantydzie i jej zatopieniu. Ja dzisiaj posłużę się słowami Platona, by naszkicować przyszłość cywilizacji naszej cudownej łacińskiej z taką nadzieją założoną przez Jezusa Chrystusa, Boga w Judei, a tak paskudnie wypaczoną przez Watykan i cywilizację XX i XXI wieku. To jest cytat sprzed ponad 2300 lat. Dosłowny, w tłumaczeniu z greckiego. Wiele razy przychodziła zguba rodzaju ludzkiego i będzie przychodziła nieraz. Od ognia i od wody największa. A kiedy znów świat zalewa potop, radują się ci, którzy w górach mieszkają i krowy i owce pasają, a ci, którzy w miastach mieszkają, rzeki spłukują do morza. Tu jest jeszcze moja notatka, bo ja byłem bardzo zainteresowany, nadal jestem Atlantydą. Wiele razy pytałem panią Halinkę o Atlantydę i przyczyny jej zagłady, jednak nigdy nie uzyskałem odpowiedzi. Pani Halinka otrzymała tylko, że Atlantyda istniała, to fakt. Jednak na szczegółowe informacje o tej cywilizacji jest zbyt wcześnie. Dzisiaj rozumiem, że władcy Atlantydy chcieli zawładnąć tym, co boskie.
stać się bogami w ludzkiej powłoce, co doprowadziło ich do zagłady. Podobną sytuację mamy dzisiaj i nadal grozi nam zagłada, mimo iż zagłada grożąca nam w 1984 roku została zażegnana dzięki interwencji Jezusa Boga i dzięki temu darowi dyktowania. I takie osoby jak Nel Halina, Noel, dzięki takim osobom. Po cywilizacji Atlantydy nie zostało śladu. Jeżeli dojdzie do kolejnej zagłady w okolicy 2050 roku, to po nas też nic nie zostanie. Cały wspaniały dorobek naszej cywilizacji przepadnie. Ale teraz wracam do zagadki. Dowiedzieliście się już trochę o Platonie, którego uczniem był Arystoteles, a Platon się znał też z Sokratesem. To wszystko będzie w tomie 10. Teraz słuchajcie uważnie i piszcie, jaki to znany aktor. Mając na uwadze, że to dyktowanie było w sierpniu 1987 roku. 1987 rok jest tu ważny. Święta Waleria Sikorzyna dyktuje o Platonie. Halinka i Robert. No dobrze, teraz o tym Platonie. On coraz bardziej się wybija, ma dobrą prezencję, ale to głównie jego ambicja, że on się wybija. Jest też sprytny, wie gdzie uderzyć. On sobie powiedział, że on zasłynie jako aktor. On byłby zupełnie dobry człowiek, gdyby nie był taki interesowny. Jeżeli się na przykład umówi z jakąś kobietą na randkę, to dlatego, bo wie, że ona będzie mogła wyrobić mu wstęp do towarzystwa, do którego on chce uderzyć. Albo że będzie mogła jego poprzeć. Ale to głównie ta jego ambicja, że on jest taki interesowny. Bo to, że on zasłynie, to jest pewne. No i wyjaśnienie tej zagadki, jak mówiłem, w niedzielę o godzinie 20. Zapraszam. A kto chce znaleźć w sobie spokój wewnętrzny, pokochać siebie, a przede wszystkim otworzyć wrota, swoje wewnętrzne wrota wiary, które dają siłę i moc, wiary poza religiami, kościołami i władzą, bo to nas już zawiodło, to wiemy. Powinien przeczytać te wszystkie dyktowania ludzi w duchu. Tu jest właśnie zawarta w nich wiara poza religiami, kościołami i władzą oraz wewnętrzny spokój. Dziękuję i zapraszam do rozwiązania zagadki w niedzielę o godzinie 20. Do usłyszenia, do miłego. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i tak jak obiecałem o godzinie 20 za chwilę się dowiemy, jakim słynnym hollywoodzkim aktorem jest dzisiaj Platon. Ten właśnie Platon, którego być może niektórzy czytali, studiowali, uczyli się. Zostawił ślad. Czy to jest Tom Cruise? Niektórzy stawiali na niego. On też tam koniec lata 80. Wszyscy zresztą, których wymienię, debiutowali i znajdowali tam swoją ścieżkę w Hollywood. Parę osób stawiało też, że to jest Brad Pitt. Tak mogło też być. Will Smith. Nie wiem, czy ktoś tam na niego postawił, czy nie. Johnny Depp, to pamiętam, ktoś na niego postawił. Nicolas Cage też. I George Clooney. Jeszcze jeden. Jeszcze moglibyśmy może Mick Myers dorzucić z tych wszystkich, którzy w latach 80., pod koniec lat 80.,
przecierali swoje ścieżki do sławy. A więc mamy Tom Cruise, Brad Pitt, Will Smith, Johnny Depp, Nicolas Cage, George Clooney, Mick Mayes. I oczywiście jest to, nie musiałem nawet pendulem sprawdzać, wahadełkiem. Ja nie bardzo lubię się posługiwać wahadełkiem. Jak muszę, to się posługuję. Unikam tego, wolę, jeżeli już, żebym otrzymywał bezpośrednio informacje do głowy, z tyłu głowy. Uważam to za bardziej elegancki sposób niż używanie wahadełka. Tak wygląda moje, to może być cokolwiek obciążony ciężarek. To nie ma znaczenia. I oczywiście tym, który był kiedyś Platonem, jest Johnny Depp. Inaczej być raczej nie może. Powiem wam, jak do tego doszło. Kiedy widziałem w telewizji, Ameryka uwielbia takie procesy sądowe i tak dalej, kiedy zobaczyłem go w sądzie, nagle, nie wiem dlaczego, z kurki dyktowań wziąłem to, co Sikorzyna podyktowała o Platonie, tak jak ktoś by mi podsunął. I wtedy już było dla mnie jasne, że to jest Johnny Depp. Czytałem później i szukałem też w internecie o jego młodości, o jego dziewczynach, podbojach sercowych. Jako młodziutki był jeszcze bardziej przystojny niż teraz, a że jest raczej taki nieśmiały, to tym bardziej jeszcze chyba te dziewczyny kręcił. Także definitywnie Johnny Depp. I ten Platon, który mi wyskoczył z tych dyktowań, no jakby zainicjował też nowy tom, bo to przepisałem, to już jest przepisane. Nie musiałem nawet do oryginału sięgać. Czasem jak czegoś nie wiem, to chcę poczuć ten oryginał, dotknąć te kartki zapisane 30 lat temu, poczuć je i wtedy rzeczywiście bardziej to do mnie przemawia i otrzymuję wielokrotnie bardzo ciekawe informacje, gdy biorę te oryginały, które już przecież mają sporo lat, ponad 30. I jesteście zdziwieni? Nie? No w każdym razie jest to Johnny Depp. Jak wydam książkę w języku angielskim, to nie omieszkam wysłać egzemplarz na jeden z jego adresów, czy do agenta najlepiej. To chyba by było wszystko. Co jeszcze mógłbym dodać, że wielokrotnie jak sięgam do oryginałów, zaczynam je przeglądać, biorę do ręki, tak jak mówiłem, jakiś z oryginałów, dotykam, to wraca do mnie dokładny obraz. To jest gdzieś w mojej pamięci. Normalnie o tym nie myślę, ale bardzo wyraźnie widzę, jaki wtedy był, gdy patrzę na datę, jaki wtedy był dzień, w jakim nastroju byliśmy, pani Halinka i ja, jaka była rozmowa, jak doszło do wybrania tego danego ducha. No cała historia. Nigdy bym nie przypuszczał, jak właśnie sięgam po te oryginały, że to wszystko jest zapisane. Może nie tyle w mojej pamięci, ile w Australu, z którego no coraz więcej staram się korzystać i wam też radzę. Bo tak jak w jednym z dyktowań pani Halinka otrzymała, wszystko, ale to dosłownie wszystko jest zapisane, zapisuje się w
tak zwanym astralu, czyli w tej energii, w tych wibracjach, którymi też jesteśmy. I do tego można się odwołać, do tego wrócić. Stąd te wszystkie dzisiaj przekłamania i tak dalej, ale nie o tym chcę mówić. Na zakończenie, żeby nie przedłużać, piszcie, czy was zdziwiło, że to Johnny Depp, a nie na przykład Brad Pitt, czy Will Smith, czy Tom Cruise, czy Nicolas Cage, czy George Clooney, a może jeszcze ktoś inny niewymieniony. Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że jeżeli szukacie swojej drogi poza swojej ścieżki życia, poza religią, religiami wszelkimi, poza kościołami, poza władzą, nie chcecie jednak pójść w tą ścieżkę ateizmu, czyli negowania, ciągłego negowania, że Boga nie ma, a chcecie wypolerować to swoje zwierciadło wiary, to polecam wszystkim dyktowania, czytanie dyktowań. One dają spokój, są nieziemskie i rzeczywiście dzięki nim możemy łatwiej zrozumieć, jak zbudowany jest świat, jak funkcjonuje prawo przyczyny i skutku i tą wielką nowinę, którą przynoszą te wszystkie dyktowania, że Jezus był Bogiem, wolą Stwórcy Boga było przyjść do swoich dzieci, urodzić się wśród swoich dzieci jako człowiek normalny, z normalnego współżycia Maryi i Józefa i żyć wśród swoich dzieci i mieć takie właśnie życie z własnego wyboru, jak to straszne później ukrzyżowanie. Dlaczego ze zgrozy rodzi się piękno? No właśnie, na to pytanie jeszcze nie znalazłem odpowiedzi, ale myślę, że wkrótce znajdę. No bo z tej zgrozy ukrzyżowania urodziło się piękno. Chrześcijaństwo, które dało podstawy tej cywilizacji, ono szybko zostało skomercjalizowane i zawładnięte przez człowieka, wykoślawione, wykrzywione i sprostytuowane niestety. I to dlatego mamy taką cywilizację chylącą się ku upadkowi, a może i kompletnej zagładzie. To tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. I zapraszam już wkrótce do kolejnych audycji. Jedną z następnych, na którą zapraszam, to jest dyktowanie bardzo ciekawe Jurija Gagarina, pierwszego człowieka w kosmosie. Dyktuję też między innymi o tym, jak został zlikwidowany przez sowieckie służby i dlaczego został zlikwidowany, komu przeszkadzał w Związku Radzieckim. Subskrybujcie, polecajcie audycję znajomym, zamawiajcie książki i już do usłyszenia, do miłego, do zobaczenia.